te cechy charakteru, wie pan, to przede wszystkim trzeba mieć talent jakiś, nie? To jest jasna sprawa. Bez talentu, wie pan, to pan nic nie zrobi. No, trzeba mieć pewne predyspozycje do tego. No a potem musi być, wie pan, przede wszystkim pracowitość. To jest podstawa. Nawet jak tego talentu nie ma za dużo, to pracą pan może uzyskać ogromnie dużo. Hard woli, wie pan, czyli konsekwencja w działaniu. Żeby wszystko doprowadzić, powiedzmy, do końca, wie pan. To tylko tacy mogą uzyskać jakieś wyniki ja myślę generalnie w sporcie, to nie tylko chodzi o piłkę nożną, ale generalnie w sporcie. Samym talentem bez pracy, bez partii pracy nic pan nie uzyska. Ja miałem szczęście, wie pan, że ja trafiłem na takiego piłkarza zaraz na początku mojej kariery, kiedy ja pracowałem, bo ja zacząłem w ogóle trenować w juniorach, nie? Przez pół roku pracowałem, byłem trenerem, koordynatorem do spraw młodzieży w Górniku i prowadziłem pierwszy zespół juniorów w Górniku. I tam trafiłem na takiego piłkarza, talent niesamowity. To był talent klasy Dejny, moim zdaniem. Umiejętności miał przepotworne, nie? Tylko nie chciał. Ty za bardzo nie chciał. Nie? Wszyscy chcieli, żeby był piłkarzem, ja też między innymi. Tyle czasu, co ja jemu poświęciłem, to ja nie poświęciłem chyba żadnemu innemu piłkarzowi. Nic z tego nie wyszło. I to całe szczęście, tak mówiłem, to się mi zdarzyło od razu na początku mojej kariery. Ja wiedziałem, ja już drugiego takiego błędu nie powtórzę. I w selekcji, to u mnie jak był talent, a nie poparty pracę, nie żadnych szans nie miał. Od razu, idź kurde. Nie chcę w ogóle sobie rozpoczynać roboty. Nie? Także dopiero jak talent idzie po tym, jest poparty pracą i powiedzmy takim, że chce być piłkarzem, chęcią bycia tym piłkarzem, to taki może być potem wielki. Nie? Taki może być wielki. No wie pan, trener przede wszystkim no, razem musi mieć wykształcenie w tym kierunku. To jest jasna sprawa, wie pan. Ci, którzy uważają, wie pan, że za zasługi piłkarskie możesz być dobrym trenerem, to są w poważnym błędzie. To tak nie może. To na pewno tak nie jest. Dlatego też wielu piłkarzy nigdy wielkimi trenerami nie byli. Nie? Aczkolwiek z drugiej strony nie wyobrażam sobie trenera, który by nie miał za sobą kariery piłkarskiej. Ja sobie nie wyobrażam tego. Tak, to musi mieć dobrze. Jak ja tak obserwuję tych wszystkich wielkich trenerów, którzy są, no to byli też wielcy piłkarze przeważnie. Ale do tego potem trzeba jeszcze, powiedzmy, tej wiedzy takiej teoretycznej, kurde. Szczególnie w zakresie dwóch przedmiotów takich, to ja już pomijam, powiedzmy, o tych stricte piłkarskich rzeczach, prawda, ale takich pedagogicznych i psychologicznych. Tych dwóch dziedzin to trzeba trochę posiedzieć, trochę poczytać w tych, bo to jednak wiele rzeczy tam się można nauczyć i to jest przydatne. Bez tego to ja sobie nie wyobrażam, żeby mógł być dobry trener bez takiego pedagogicznego, a przede wszystkim psychologicznego podejścia. Ja czytam, wie pan, teraz, że ciągle trzeba psychologów do zespołu i tak dalej. Psychologiem musi być trener. To on, jeżeli on nie ma tych cech psychologicznych, powiedzmy, on, to nie będzie dobrym trenerem. On musi mieć te wiadomości podstawowe, musi wiedzieć, jak postępować, powiedzmy, z zawodnikiem. I to z każdym trzeba inaczej postępować. Nie? No, trener musi troszeczkę się wysilić, żeby tę wiedzę zdobyć. To jest jasna sprawa. Jeżeli ktoś chce trenerkę traktować na zasadzie takiej, że no ja, bo tam idzie dobrze zarobić, to może, kurde, ja byłem dobrym piłkarzem, to będę trenerem. To jest za mało. To nie ulega dla mnie, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to jest za mało. Ja się w te rzeczy nigdy nie bawiłem. Ja to uważałem, że to, kurde, wie pan, jak człowiek chce coś poważnie traktować, to nie może to się odbywać w ten sposób, jak to wyglądało pieniędzmi, kupno, sprzedaż i tak dalej, bo to ja nigdy nie wychodziłem z założenia, że
My musimy wynik zrobić. Ja wychodziłem z założenia, że właśnie przez szkolenie, jak pan podniesie poziom zespołu, to pan może wynik zrobić. Ja się tym nigdy nie parałem. Ale z drugiej strony, oczywiście w moim okresie, jak jeszcze ja grałem tu lata, te 60., 70., to tego nie było, to nie było tak. Mówiło się też od czasu do czasu, Boże, gdzieś był jakiś mecz, powiedzmy taki niewyraźny. Pamiętam, było takie jedno spotkanie, co taka Legia z Pogonią. Pogoń musiała wygrać 4-0, czy Legia musiała wygrać 4-0 i akurat taki wynik padł. No to cholera, trudno, wie pan, jak człowiek logicznie myśli, że nie podejrzewał, że tam były nienaturalne siły, tam działały, kurde. Może i tak było, kurczę, wie pan, ale nie było to nagminne, nie było to na zasadzie takiej, że każdy mecz był załatwiany czy kupiony, wie pan, to takich rzeczy moim zdaniem nie było, kurczę. Natomiast to, co ja zastałem, jak wróciłem po 8 latach ze Szwajcarii, wie pan, ja wyjechałem w 85 roku, wróciłem w 94. Ja jeszcze zaczynałem coś tam robić, wie pan. To ja nie potrafiłem, kurczę, wie pan, z tej rzeczywistości, a to się okazało, wie pan, no to w tej chwili są efekty tych wszystkich wrocławskich historii, kurczę. Jak ja to teraz widzę, to ja się wcale nie dziwię, wie pan, że wielu ludzi się odeszło od tego sportu i tak dalej. To się stało nagminne, wie pan, jak ja słyszę, wie pan, słyszałem, że u trenera nie grał zawodnik, jak się nie opłacał temu trenerowi, wie pan. Każdy mecz był załatwiony, wie pan, i to przez sędziów, i przez zawodników, no to kurde, wie pan, to człowieka szlak trafia, wie pan. To była też jedna z przyczyn, że ja też odszedłem szybko od sportu, to muszę otwarcie powiedzieć. Nie? Ja nie będę mówił, powiedzmy, w tej chwili o kogo chodzi, bo jak prezes mnie wzywał, mówi, słuchaj, ja rozmawiałem z przewodniczącym kolegium sędziowskim, mówi, jak ty będziesz trenerem u nas, to my meczu nie wygramy. Ja mówię, o czym my tu mówimy? Na drugi dzień mnie już nie było trenera, mówię, kurde, ja odchodzę, róbcie, kurde, se sami, bo to nie ma sensu przecież. Nie? Aż to nie ma sensu. Może to się w tej chwili troszeczkę uspokoi, że to, powiedzmy, nie wierzę, żeby to w tej chwili wróciło. Ale na tym trzeba rzeczywiście ciągle dmuchać, żeby to nie powróciło. Nie? Zresztą to ma krótkie nogi też. Ja jestem o tym święcie przekonany, że każdy z tych trenerów, który tak w ten sposób jakoś wyniki robił, to nie może na dłuższą metę być. To nie może na dłuższą metę być trener.